Dzień dobry. Podzielę się z Wami moimi krótkimi chwilami w dworze w Oborach koło Konstancina Jeziorny. To spotkanie z historią, której świadkami są graby, dęby, lipy. Mam to szczęście, że zespół dworsko-parkowy znajduje się vis-a-vis mojego domu i stąd dobiegają niesamowite ptasie koncerty. W XV i XVI wieku majątek należał do rodziny Oborskich. Drewniany dwór przebudowano w stylu barokowym w latach 1681-88, gdy właścicielką dóbr została siostra królowej Marysieńki, żony Jana III Sobieskiego, Maria Anna d'Arquien de la Grange, za sprawą zaślubin z kanclerzem wielkim koronnym Janem Wielopolskim. W wyniku różnych koligacji, dziedziczenia, posiadłość przeszła w ręce Kaspra Potulickiego w 1806 roku i pozostała w tej rodzinie do końca II wojny światowej. Potem podzieliła los wielu innych, odzyskana dopiero w 2017 roku. Tu, przez kilkadziesiąt lat, od 1948 roku, istniał Dom Pracy Twórczej Związku Literatów Polskich. Natchnienia szukali w nim mistrzowie pióra, cała plejada twórców, m.in. Tuwim, Brzechwa, Tyrmand, Konwicki, Andrzejewski, Gałczyński, Iwaszkiewicz, Słonimski, Białoszewski i wielu, wielu innych. Stałym gościem była też królowa sceny teatralnej, postać z Krainy Czarów, Barbara Kraftówna. Konstancja z Potulickich-Skurzewska ufundowała kaplicę rodową na cmentarzu w pobliskim Słomczynie. Od imienia Nestorki nosi swą nazwę Konstancin, niegdyś letnisko, założone w 1897 roku przez jej syna Witolda Skurzewskiego z inicjatywy matki.